Warto wyraźnie podkreślić, że nie jest to pierwsze tego typu wnioskowanie dla silników z instalacją LPG. Coraz mocniej rysuje się taki obraz tych eksperymentów, że właściciele samochodów z instalacją LPG mogą rozważyć wymianę oleju bliżej 15 niż 10 tysięcy kilometrów. Niemniej jednak na konkretne, jednoznaczne rekomendacje przyjdzie jeszcze czas. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Auris 2 FL 2017 rok produkcji, silnik 1.6 Valvematic, 132 konie mechaniczne z LPG, przebieg 110 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że sprawdzamy dzisiaj, jak wygląda degradacja oleju w silniku samochodu, który jest użytkowany w następujący sposób. Jednorazowy przebieg 460 km po autostradzie dość dynamicznie, na dojazd do pracy, następnie postój na parkingu 2 tygodnie i powrót. I tak w kółko aż do blisko 10 tysięcy km przebiegu. Inicjatorem tego eksperymentu jest Damian. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Damian skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się kilka pozycji. Na wstępie dziękuję bardzo za słodki upominek. Damian załączył również kilka kartek. Jest to ksero z książki serwisowej oraz karty oleju. Jeśli chodzi o materiał badawczy, to mamy tak. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Miller's Oil XF Premium Dynamic Fluid Technology, klasa lepkościowa 0W20, klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9050 km, około 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto, dominują odcinki powyżej 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek. W ramach dodatkowych informacji Damian napisał tak. Toyotę nabyłem we wrześniu 2023 roku z przebiegiem 95 tysięcy km od pierwszego właściciela, polski salon. Zaraz po zakupie wymieniłem w nim świece zapłonowe i zamontowałem instalację gazową. Przy przebiegu 100 950 km wymieniłem olej na Miller's XF Premium 0W20 C5/C6. Poprzedni właściciel samochodu serwisował go do końca VASO Toyoty. Olej wymieniany co około 15 000 km, stosowano olej oryginalny Toyoty 0W20. Olej wysłałem do przebadania, bo chcę się upewnić, czy wymiana oleju przy przebiegu 9000 km jest odpowiednim terminem na wymianę oleju, czy nie skrócić interwału olejowego. Jestem kierowcą zawodowym i autem pokonuję przeważnie przebieg 460 km po autostradzie dość dynamicznie na dojazd do pracy. Po tym Toyota stoi na parkingu 2 tygodnie, po tym wracam do domu na 6 dni, pokonując ten sam odcinek 460 km. I przez te 6 dni jeżdżę samochodem, pokonując odcinki od 3 do 50 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 38,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 161. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i trzeba zaznaczyć dość mocno, że poziom zgodności odbiega od tego, co z reguły obserwujemy w prowadzonych eksperymentach. Po pierwsze, lepkość zmierzona w 40 stopniach jest wyższa około 3% od zadeklarowanej, a lepkość zmierzona w 100 stopniach jest niższa około 5% od zadeklarowanej. To przekłada się na różnicę wskaźnika lepkości na poziomie 13%. Szczerze mówiąc, to nie kojarzę takiego przypadku, odkąd prowadzę eksperymenty na kanale R2D. Z ciekawości analizuję historię prowadzonych eksperymentów dla olejów Miller's.
były to następujące odcinki. Badane były wtedy następujące rodzaje oleju Miller's. Dokładnie takiego samego XF Dynamic Fluid Technology nie było. Porównywalność dla pozostałych olejów firmy Miller's była bez większych zastrzeżeń. Jedynie w trzech miejscach mamy sygnały ostrzegawcze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 166, a to oznacza, że odnotowano bardzo dobry wynik. W takiej sytuacji zapominamy o niezgodności z deklaracją producenta. Lepkość oleju w wyniku eksploatacji pozostaje wręcz na niezmienionym poziomie, cel pożądany przez wielu właścicieli pojazdów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym poprawny, nie ma sygnałów o zanieczyszczeniach oleju. Ogólna kondycja oleju nota wysoka, jedynie ten mocny poszarpany kontur na przejściu ze strefy wewnętrznej w strefę dyfuzyjną jest pod znakiem zapytania. Pytanie, czy w podczerwieni otrzymamy jakieś wskazówki, z czego to może wynikać. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni mamy wyniki z kategorii bardzo dobre. Nitrooksydacja, oksydacja, degradacja modyfikatorów lepkości, sulfonowanie, wszystko na akceptowalnych poziomach. Jedynie degradacja antyutleniacza, części dodatków oraz bazy, stan wczesnego ostrzeżenia. Być może w teście bibułowym to właśnie z tego tytułu otrzymano sygnał ostrzegawczy. Podsumowując, otrzymano idealne wyniki w teście lepkościowym oraz bardzo dobre wyniki w teście jednokroplowym oraz spektralnym. Szukając optymalnego momentu do wymiany oleju silnikowego, można rozważyć wydłużenie przebiegu o kilka tysięcy kilometrów. Wydaje się, że w tym konkretnym przypadku ten silnik plus ten olej kwalifikują się na rekomendacje z przedziału 10 do 15 tysięcy kilometrów. Warto wyraźnie podkreślić, że nie jest to pierwsze tego typu wnioskowanie dla silników z instalacją LPG. Coraz mocniej rysuje się taki obraz tych eksperymentów, że właściciele samochodów z instalacją LPG mogą rozważyć wymianę oleju bliżej 15 niż 10 tysięcy kilometrów. Niemniej jednak na konkretne, jednoznaczne rekomendacje przyjdzie jeszcze czas. I jeszcze jedna ciekawostka na koniec, jest to drugi samochód Damiana, który występuje tutaj na kanale. Zerknijcie na odcinek numer 107, Ford Mondeo, również z instalacją LPG. Wyniki jeszcze lepsze niż dzisiaj. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!